wracanie i zachęcanie was do tego, żebyście myślą wracały do swoich przeżyć. Ale po to, żeby docenić moment swojego życia, w którym dzisiaj jesteście, a patrząc na was i słuchając tego, co do tej pory zostało powiedziane, bez wątpienia można przyjąć, że jesteście znakomitym przykładem poradzenia sobie z trudną sytuacją życiową, jaką jest choroba. Tylko na moment wrócimy do tego, od czego się zaczęło, żebyście mogły być dzisiaj tutaj. Po to, żeby można było porównać stan, w jakim startowałyście niektóre z was wcześniej niż 15 lat temu, bo po to, żeby pani Ula mogła rozpoczynać cokolwiek, musiała wcześniej zmierzyć się z chorobą, skoro od 15 lat istnieje stowarzyszenie. Proszę państwa, kiedy chorujemy, bez względu na to, z jakiego rodzaju chorobą mamy do czynienia, a wtedy, gdy mamy do czynienia z nowotworem w naszej kulturze, to choruje cały człowiek, a więc choruje jego ciało. Nowotwór rozwija się wyłącznie na poziomie biologicznym, ale jego specyficzność sprawia, że wszystkie poziomy funkcjonowania człowieka są zaangażowane i w chorowanie, i w zdrowienie. Dzisiaj z akcentem na zdrowienie, ponieważ nie udaje się nam, choćbyśmy bardzo tego chcieli, organizmu leczyć, odstawiając go do warsztatu jak samochód czy inne urządzenie. Gdy pojawia się zagrożenie dla zdrowia, gdy pojawia się zagrożenie dla życia na poziomie biologicznym, to niewątpliwie wywołuje przeżycia psychiczne. Nie jesteśmy obojętni, nie potrafimy od tego abstrahować. I doskonale pani wiecie, jak trudno jest oddalić od siebie myśli związane z chorobą, ze swoją sytuacją, z przyszłością, nawet po wielu latach, kiedy chodzicie choćby na kontrolę do onkologa. Jak wiele rzeczy wtedy przywraca pamięć i co się dzieje w waszych przeżyciach. Spróbujemy się z nimi dzisiaj zmierzyć, nie dlatego, że uważam, że wiem więcej niż wy. To i wy jesteście ekspertami od tego, jak się wraca do dobrej kondycji, równowagi, zdrowia, radości życia i tak dalej. Ja spróbuję wam jedynie podpowiedzieć, w jaki sposób możemy pewne sprawy sobie uporządkować, żeby traktować na każdym etapie zmagania się z chorobą własne doświadczenie jako bazę do tego, by można było zrobić następny krok. Dalej, to co dzieje się na poziomie biologii, czyli ciała, co przeżywamy, wpływa na nasze funkcjonowanie społeczne, ale też znajduje swoje odzwierciedlenie w aspekcie egzystencjalnym człowieka. Ja nie myślę tylko o poziomie religijnym, ale myślę o poziomie egzystencjalnym, czyli tym zadawaniu sobie pytania, dlaczego zachorowałam, dlaczego właśnie ja, dlaczego w tym momencie mojego życia. Za chwilę zwrócę państwa uwagę na to, że nic złego nie ma w zadawaniu sobie tych pytań i w szukaniu na nie odpowiedzi. Wręcz przeciwnie, są one jednym ze znakomicie możliwym do wykorzystania mechanizmem, który został i poznany, i opisany bardzo ładnie w psychologii. I dalej mamy całą otoczkę chorowania na raka. Dlatego ja proponuję dzisiaj, kiedy świętujecie jubileusz, poświęcić też chwilę uwagi waszym rodzinom. Osobom, które były na początku, kiedy zaczęliście chorować, które są dzisiaj, bo musimy mieć świadomość tego, że gdy choruje członek rodziny, to cała rodzina cierpi. A gdy choruje kobieta w rodzinie, to jest to dla rodziny bardzo dotkliwe doświadczenie, bez względu na to, ile lat mają dzieci i jak bardzo są samodzielne, mądre i niezależne. Tak więc na krótko wracamy do tego, żeby uświadomić sobie, jak bardzo w kontekst chorowania kobiety wpisane są przeżycia związane z jej chorowaniem, które są dostępne rodzinie. Gdybym spytała, co przede wszystkim towarzyszy na poziomie przeżyć psychicznych zachorowaniu na raka piersi, to co byście wskazały jako pierwsze? Macie jeszcze jakieś skojarzenia z zachorowaniem, czy już nie? Czy już zostały wytarte z pamięci? Lęk, stres, lęk o życie i tak dalej. Choroba zaskakuje, proszę państwa, bez względu na to, ile wiemy, ile osób w naszym otoczeniu zachorowało. Mogę to potwierdzić na przykładzie rodzin pacjentów obciążonych genetycznie, którzy wiedzą, że w ich rodzinach częściej niż w innych dochodzi do zachorowań.
ale kiedy konkretna osoba z tej rodziny zachorowuje, przeżywa takie samo zaskoczenie, jak ten, kto nigdy o raku nie słyszał. To zawsze jest, jak lubimy mówić, grom z jasnego nieba. Stąd szukanie innego specjalisty, weryfikacja, próby unieważnienia tej diagnozy, która się pojawia i tak dalej. To naturalny sposób poradzenia sobie z trudną sytuacją, jaką często na początku dopiero przeżywamy, a która wkracza bardzo brutalnie w życie, a więc strach, lęk, przerażenie. A skoro tak, to też dezorientacja w tym, co się dzieje. Nowotwór niesie z sobą bardzo wiele nowych doświadczeń. To wy i wasze rodziny słyszałyście i używałyście słowa chemioterapia, radioterapia, rozpoznanie, badanie markerów i tak dalej. To są terminy, których ludzie nie znają, nie rozumieją, nie posługują się nimi, jeśli nie spotkali się z nowotworem. Tak więc początkowo, gdy te terminy się pojawiają, ma pełne prawo pojawić się dezorientacja. Nie wiem, co się dzieje. Lekarz mówi dziwnym językiem, ja tak do końca nie wiem, co dla mnie z tego wynika. A skoro dezorientacja, to i dezorganizacja życia rodzinnego, własnego życia, chaos w myślach i sprzeczne przeróżne uczucia. A wśród nich poczucie bezradności, próba ucieczki od tej bezradności i po stronie samej chorej, i po stronie jej rodziny. A więc szukanie innego specjalisty. Tutaj nasza psychika ma taką tarczę obronną w postaci mechanizmów obronnych, ale nieważne, jak my sobie to nazwiemy. To są takie sposoby, które w sposób automatyczny dochodzą do głosu, są uruchamiane przez naszą psychikę, gdy zagrożenie, z którym się spotykamy, przekracza nasze możliwości poradzenia sobie z nim. Co wtedy robimy? Staramy się uciec od tego. Uciec można na różne sposoby. Można bardzo, bardzo wprost, można tak się zapracować, żeby nie widzieć, że jest choroba. Można uciec w alkohol, w cokolwiek innego, w rozrywkę także. Ale można uciekać myślami. Starać się nie zauważać, czyli zastosować taki rodzaj obrony spostrzeżeniowej. Można sobie wyobrażać, że jest całkiem inaczej. Mechanizmy obronne są bardzo usłużne w stosunku do naszych przeżyć psychicznych, ale też bywają bardzo pomocne, ponieważ to one pozwalają nam często przetrwać w dobrym stanie te najtrudniejsze momenty. Do tego często, ponieważ nie wiemy, skąd się wziął nowotwór, a pytanie lekarza zwykle prowadzi do tego, że on odpowiada albo długim wykładem, albo mówi, że tak naprawdę nie wie, co konkretnie w tym przypadku. Mówi o czynnikach ryzyka, mówi, jakie mogą być przyczyny, ewentualnie kieruje na badanie genetyczne, żeby sprawdzić, czy było uwarunkowanie na poziomie biologii, czy też go nie było. A więc, skoro nie mamy jasnej odpowiedzi dlaczego, to w tym momencie może powstać bardzo wiele pytań, wśród których ma miejsce i obwinianie siebie, obwinianie chorej przez ich najbliższych, takie często niewyrażone, no jest najczęściej ukrywane, ale ukrywane obwinianie drugiego człowieka prowadzi do wrogości, która niczego dobrego w relacje międzyludzkie nie wprowadza. Stąd te trudne uczucia, cała ta burza, która jest wpisana w początek chorowania, ale też czy w nawrót choroby, czy w jej trudne leczenie, wywiera wpływ na to, jak można sobie z nią później poradzić. Bo że można, to wy doskonale o tym wiecie. Ma też miejsce koncentracja na samej sobie, rodziny, na chorej. Ta koncentracja może wspierać albo nie, jest różnie przyjmowana. Pojawiają się przeróżne i rady, i pouczenia, i próby wskazania, jak sobie ktoś inny poradził. Czasem zupełnie nie mające uzasadnienia, czy takie, które trudno jest przyjąć. Ale też i zamykanie się w sobie, poczucie bycia niezrozumianym przez innych, izolacja i tak dalej. Jednym z takich drzwi, które się w tym momencie otwierają, są spotkania w stowarzyszeniu kobiet, które na pewno rozumieją te przeżycia. Tak więc, gdy przychodzi do was nowa pani, to myślę, że warto sobie chociaż na krótko przypomnieć, co się musi dziać w jej psychice, jak różne myśli, uczucia muszą przychodzić jej do głowy i targać nią, skoro przychodzi po to, żeby z obcymi osobami, bo przecież na początku nie znacie się, jesteście sobie obce, żeby z obcymi osobami rozmawiać o tym, co się dzieje w jej życiu, co ją bardzo obciąża, czy co jest dla niej bardzo trudne. Tak więc reakcji
zachowań związanych z chorobą jest tak wiele, jak wielu jest chorych. I nie ma co szukać jakiegoś szczególnego porównania, ponieważ jeśli pojawia się określony typ, rodzaj zachowania, to znaczy, że tak ma prawo być. Powstaje tylko pytanie, czy te przeżycia, te zachowania są do zaakceptowania przez osoby, której dotyczą. One się też zmieniają w czasie, jest tu wpisana dynamika. A to oznacza, że gdy spotykamy, to tak adresuję tę uwagę zwłaszcza do tych spośród Was, które są wolontariuszkami przyjmującymi na terenie Stowarzyszenia Nowe Panie. Kiedy jeszcze nie wiemy, jak osoba reaguje na trudną sytuację, jaką jest choroba, to przede wszystkim warto jej posłuchać. Ponieważ ona ma prawo zareagować na każdy możliwy sposób, zupełnie nie tak jak Ty, całkiem inaczej. A więc warto popatrzeć na nią, posłuchać i wtedy dopiero wychodzić z radą, z pomocą, z propozycją wspólnego działania i tak dalej. W efekcie tych wszystkich przeżyć bardzo wiele zmienia, ma prawo zmienić się, wcale nie musi, ale ma prawo zmienić się w życiu kobiety. Ma prawo zmienić się jej sposób widzenia samej siebie, jej sposób widzenia innych ludzi, spostrzeganie tego, że współczucie jest odbierane jako litowanie się, ale to się nie chcemy, bo ona sprawia, że czujemy się mniej wartościowe. Tak więc, gdy przyjrzymy się różnym konsekwencjom zachorowania w perspektywie psychologicznej, to w efekcie dochodzimy do pewnej niezgodności potrzeb, które powstały przed zachorowaniem, które zmieniła choroba, a możliwościami ich zaspokojenia wtedy, kiedy już trwa leczenie, kiedy to leczenie się kończy, kiedy ono już jest zakończone, kiedy lekarz mówi już właściwie wszystko zrobiłem, teraz może pani wrócić do normalnego sposobu życia. Wtedy powstaje pytanie o to, jakie cele mogę przed sobą postawić, czy mam odwagę stawiać sobie te cele, czy będę miała odwagę również je realizować. W efekcie często obniża się poczucie własnej wartości i poczucie jakości życia. Dzisiaj, gdy zajrzymy do jakiejkolwiek gazety, posłuchamy mediów, bardzo wiele się mówi o tym, jak ważna jest radość życia i jakość życia. Wszyscy chcemy żyć dobrze. W ogóle to pojęcie pojawiło się w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. I ta jakość życia w tamtym czasie odnosiła się do zubożenia społeczeństwa. Dzisiaj oczywiście, że zwracamy uwagę na aspekt materialny, ale w jakości życia chodzi nam o subiektywne poczucie szczęścia, zadowolenia, autokreacji. Bardzo różne terminy możemy sobie tutaj jeszcze dołożyć. A w ostatnich latach zwraca się uwagę, że w przewlekłej chorobie na jakość życia ma wpływ chorowanie, sposób leczenia, sposób organizacji choroby, skutki zachorowania i leczenia. Powstał więc termin poczucie jakości życia uwarunkowane stanem zdrowia, HRQL, Health Related Quality of Life, czyli to, co się składa w aspekcie chorowania na poczucie jakości życia. To obniżone poczucie jakości życia własnego może się utrzymywać przez dłuższy czas, ale dobra wiadomość jest taka, nie musimy się na to godzić. Człowiek może zmieniać jakość swojego życia, a co więcej, poczucie jakości swojego życia. Taki przykład. Jeżeli spotkaliście Państwo kiedykolwiek osobę, która była tak poważnie chora, że zbliżała się do śmierci i widzieliście w jej twarzy spokój, wręcz radość, to powstaje takie zaskakujące i chwytające za serce spostrzeżenie, to nie jest możliwe, żeby osoba, która żegna się z życiem, mówiła, czuję się spokojna czy spokojny, szczęśliwy, spełniony i tak dalej. Wtedy, bo mówimy, cierpi, życie się kończy, wszystko właściwie jest negatywne. I wtedy wracamy do poczucia jakości życia, czyli tego, co nasz umysł, a w ślad za umysłem nasze emocje są w stanie stworzyć jako obraz naszego własnego funkcjonowania. I czemu możemy się poddać, żeby w sposób możliwie jak najlepszy i najbardziej satysfakcjonujący żyć dalej, gdy zdarzają nam się trudne sprawy. Co więc możemy zrobić? Przebyć pewną drogę. Zwykle wymagamy od siebie bardzo wiele. Choroba, zwłaszcza choroba trwająca przewlekle, uświadamia
człowiekowi kruchość jego życia, ograniczony wpływ na to, co się z nim dzieje. I dlatego, gdy rozmawiacie z sobą, gdy rozmawiacie z nowo przychodzącymi paniami, warto upewnić je w tym, że choroba ma prawo zachwiać poczuciem panowania nad życiem, poczuciem panowania nad sytuacją. To nasze poczucie panowania nad życiem jest iluzoryczne. Doskonale wiemy, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Ale wtedy, gdy jest nam dobrze, gdy patrzymy na wszystko z perspektywy zdrowia, rozpiera nas energia, to wydaje nam się, że nic nie może nas powstrzymać w naszym działaniu. A kiedy wkracza w taką sytuację choroba, która burzy takie poczucie, warto sobie uświadomić, że choroba miała prawo to zrobić. Są takie okoliczności, w których człowiek nie panuje nad sytuacją, ale z tego wcale nie wynika, że po pierwsze musi się temu poddać, a ponadto, że musi trwać w takim przeświadczeniu. Dlaczego? Dlatego, że skoro chorujemy w otoczeniu społecznym, to znaczy, że w tym otoczeniu znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która będzie potrafiła wyciągnąć do nas pomocną rękę, będzie potrafiła pomóc. Uświadomienie sobie, że są wśród nas osoby, które mogą nam pomocy udzielić i zwrócenie się po tę pomoc, nawet gdy chodzi o niewielkie rzeczy i nawet wtedy, gdy chodzi o bardzo wielką pomoc, nie jest niczym, co uwłaczałoby człowiekowi w potrzebie. Korzystanie z pomocy, co więcej, wcale nie musi być oznaką własnej słabości. I dalej, słabość nie obniża wartości człowieka. Bywa, że jesteśmy bardzo silni i bywa, że jesteśmy bardzo bezbronni. I gdy porównamy te dwa stany, to możemy sobie jedynie powiedzieć, który stan wolimy przeżywać. Ale z tego wcale nie wynika, że któryś z nich jest naganny, nieprawidłowy i tak dalej. Dalej, jeśli chcemy pomóc sobie i wspierać osoby wokół nas w podobnej sytuacji, to warto uświadamiać sobie, że nawet jeżeli nie korzystamy z pomocy, nawet jeżeli, jak silne matki Polki, potrafimy sobie powiedzieć, poradzę sobie, to taka możliwość skorzystania z pomocy istnieje. Nie musimy być w chorobie samowystarczalne. I to jest taka znakomita oferta stowarzyszenia, które stowarzysza osoby równe sobie. A ten podstawowy warunek, który musiałyście panie spełnić, żeby być z sobą i się spotykać, to było zachorowanie. Coś, czego nikt sobie nie życzy. Ale gdy się zdarzyło, to wtedy można sobie uświadomić, gdy ja czegoś nie potrafię, to są wokół mnie osoby, które będą potrafiły mnie wesprzeć, będą potrafiły na moment chociaż podtrzymać mnie i pokażą mi dalszą drogę. Dalej, gdy chcemy poprawiać swój stan psychiczny, dobrze jest, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że ciągłe rozpamiętywanie trudności, ciągłe wracanie myślą do przykrych przeżyć pogłębia jedynie nasze cierpienie i bezradność, a przez to również przygnębia. Taka praktyczna uwaga. Cierpiętników nikt nie lubi. Prawdziwe cierpienie wzbudza współczucie i koncentruje uwagę otoczenia. Doskonale potrafimy wyczuć, kiedy człowiek drugi naprawdę cierpi, a kiedy cierpienie jest rodzajem manipulacji nieświadomej często i wciągnięcia nas w zaspokojenie potrzeb, o zaspokojenie których osoba nie prosi. Czyli odróżnić cierpienie od cierpiętnictwa. I warto popracować nad tym, żeby inni w chorobie nie spostrzegali nas jako cierpiętników czy cierpiętnice. I taka jedna rzecz. Często mówimy, myślę o uświadomieniu sobie, że negatywne myśli obniżają nastrój. Mówimy, że jesteśmy bezradne wobec myśli. Spotykałam się wielokrotnie z paniami, które mówiły, ale ja ciągle myślę o tym, że mi się pogorszy. Ciągle coś mi przypomina, że choroba może się dalej rozwinąć. Jestem bezradna wobec tych myśli. Wobec myśli człowiek nie jest bezradny, ponieważ myśli pesymistyczne może zastąpić myślami o czymś, co go będzie angażowało, co będzie niosło optymizm, co będzie budowało nadzieję. To jest nasz wybór, o czym myślimy. Z emocjami nie jest tak, jak ze zmianą emocji. Nie jest tak, jak po pstryknięciu palcem chcę zmienić
i ze smutku przechodzę w radość. Ale co robimy swoimi myślami? Kiedy myślimy ciągle o czymś, co może się wydarzyć, co będzie trudne, czego się boję, czego być może uniknę, ale może wcale nie uniknę, to nie mogę się spodziewać, że będę miała dobry nastrój. Bo na jakiej podstawie tak miałoby być? Jeżeli mamy w psychice ludzkiej pewną spójność, to znaczy, że za pozytywnymi myślami idą pozytywne emocje, ale za negatywnymi myślami pozytywne emocje pójść nie mogą. A to, co możemy zmienić i co zależy od nas, to jest zmiana myśli. W jaki sposób? Za chwilę powiem. Podobne, pomocne w tym są wszelkie sposoby wyobrażania sobie, jak możemy się dobrze poczuć, gdy będziemy mieć trudne doświadczenie już za sobą. Czyli na przykład po zakończeniu leczenia. To się nazywa taka projekcja siebie w przyszłość. Czyli wizja pozytywnej przyszłości. Gdy mówimy myśl pozytywnie, to czasem wychodzi to w takim upraszczeniu karykaturalny obraz, w którym wydaje się, że jak będziemy sobie powtarzać jakieś pozytywne formułki, to i nasz nastrój się zmieni i generalnie będzie nam się lepiej żyło. To nie do końca tak. Myślenie pozytywne to jest przewaga optymizmu nad pesymizmem życiowym. I nawet jeżeli ten optymizm nas czasem zwodzi i sprawia, że się rozczarowujemy, ale potrafimy do niego sięgnąć, to wtedy możemy powiedzieć, mam pozytywne nastawienie, myślę pozytywnie, ponieważ przeważa we mnie dążenie do tego, żeby zobaczyć pozytywny aspekt. Pozwalanie sobie na radość. Jest taka pułapka w zmaganiu się z chorobą. Wiele osób nie potrafi się cieszyć nawet wtedy, gdy spotykają je radosne uczucia, ponieważ generalnie jest przygnębiony, bo przecież jest chory. I gdzieś głęboko w świadomości, a bywa, że nawet w podświadomości, niektórzy ludzie mają zakodowane takie przekonanie, że kiedy bardzo się z czegoś cieszę lub z radością oczekuję na coś, co ma się wydarzyć, to spotyka mnie coś przykrego, a więc występuje cierpienie. I gdzieś podświadomie powstaje taki zlepek, jeśli radość, to będzie zaraz smutek i przykrość. Nie ma przyczynowego związku między jednym i drugim. W życiu ludzkim tak się plecie, że czasem nam jest lepiej, czasem nam jest trudniej, są lepsze dni, bywa, że one trwają bardzo długo i są gorsze i bywa, że i one trwają długo. I taka przemienność i zmienność w życiu człowieczym i w doli ludzkiej jest niejako wpisana w to, że jest w nasze człowieczeństwo. A to oznacza, że warto się cieszyć, gdy mamy powody do radości, ponieważ tej przeżytej radości nikt nam nie zabierze, nawet gdyby potem było bardzo smutno, ponieważ uczuć nie uda się nas pozbawić. Żeby trwać w lepszym nastroju i w takim bardziej pozytywnym spostrzeganiu siebie, swojej przyszłości, teraźniejszości, warto podtrzymywać pozytywne, optymistyczne skojarzenia i dążyć do tego, żeby było ich jak najwięcej. Z ogromną radością słyszałam, jak pani Urszula mówiła o waszych spotkaniach, tych nieformalnych, tych na działce, tych, w których możecie sobie pośpiewać, cieszyć się, gdzie niewiele potrzeba do tego, żeby spędzić całe godziny z dużą radością i naładować swój organizm nie tylko radością własną, ale też radością osób, które nam towarzyszyły w tych przyjemnych chwilach. A przy okazji bardzo pani zachęcam do tego, żebyście nie unikały marzeń. Warto sobie wyobrażać pozytywnie, czyli marzyć własną przyszłość. I dla tych, a to nie jest takie rzadkie w naszym wieku, dla wielu osób pewnym problemem jest zasypianie, budzenie się w nocy, niemożność zaśnięcia ponownie. Tak to jest, że cywilizacja przyniosła nam trudności ze snem, ponieważ mechanizm psychiczny, który reguluje sen i czuwanie, jest bardzo wrażliwym mechanizmem. I to jest taki doskonały moment na marzenia. Jak nie możesz zasnąć, to nie wyobrażaj sobie, co trudnego ciebie jutro czeka. Powspominaj, a jak nie chcesz wspominać, to wyobrażaj sobie, jak będzie pięknie, jak rozpoczniesz turnus, wyjazd, urlop, w zależności od tego, jakie masz codzienne obowiązki, jak to będzie miło. Zresztą nie muszę wam mówić, o czym macie marzyć. Każdy ma swoje marzenia. Dobrze, żebyśmy od nich nie uciekali, ponieważ warto zastępować negatywne i pesymistyczne myśli marzeniami i pozytywnymi fantazjami,
Bo dokąd potrafimy dostrzegać granice pomiędzy realnością a fantazją, to fantazjujmy jak najmocniej. Jak nam się ta granica zacznie zacierać, to wtedy będzie czas jej powiedzieć stop. I tu mamy kolejną dobrą informację na temat stowarzyszenia. Jeżeli osiągamy coś pozytywnego, to warto się z innymi cieszyć sposobem na budowanie samopoczucia. Dlatego, że to do nas wraca wzmocnieniem własnych pozytywnych myśli i dobrych emocji. A więc opowiadanie o swoich osiągnięciach, o tym, co się udało, właśnie w tej czasem trudnej drodze do tego, żeby każdy dzień przeżyć i pięknie, i z radością. Oczywiście nikt nie jest skazany na to, żeby był szczęśliwy. Wcale nie musimy być szczęśliwi. Ale jeżeli uważamy, że lepiej się żyje i łatwiej się żyje ludziom radosnym i szczęśliwym, to trochę wysiłku w tym kierunku z całą pewnością się opłaci. Co sprawia, że tak się dzieje? Powiem Państwu o takich trzech fantastycznych mechanizmach psychicznych, opisanych już dość dawno temu przez amerykańską psychologię, psychiatrę, panią Sheila Taylor, która zbadała bardzo dużą grupę kobiet po leczeniu raka piersi w Stanach Zjednoczonych i o dziwo, mechanizmy tam opisane, pomimo różnic kulturowych, bez żadnych zmian, znakomicie pasują do naszej kultury i znakomicie wyjaśniają nam to, co się dzieje. Otóż, trochę inaczej niż zwykle badacze zadali sobie pytanie, zaczęła szukać przyczyn, dla których kobiety po leczeniu raka piersi, które nie korzystały z pomocy psychologicznej czy psychoanalitycznej, jak to w Stanach, a same się zmagały z problemem, funkcjonowały radośnie i chciało im się żyć, oceniały swoje życie jako dobre. Jakość widziały bardzo wysoko. Zaczęła się zastanawiać, jak to jest możliwe, że pomimo braku korzystania z profesjonalnej pomocy, pomimo przeżycia trudnego doświadczenia chorobowego, te kobiety tak funkcjonują. Opracowała więc ogromny zestaw badań i badając te kobiety, opracowując wyniki, opisała trzy uzupełniające się mechanizmy, które możemy zastosować w naszym życiu także. Pierwszy mechanizm polega na poszukiwaniu znaczenia, czyli sensu doświadczenia życiowego. To się nazywa atrybucja przyczynowa, ale to nie ma znaczenia. Czasem instynktownie, i możecie sobie Państwo sami odpowiedzieć na pytanie, czy tak robiliście, czy nie, kiedy po zachorowaniu pacjent pyta, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, wyhamowujemy, staramy się go uspokoić, mówiąc, nie zastanawiaj się, nie wracaj do tego, nie myśl już o tym. Otóż okazało się, że te pytania mają sens, ale one mają sens, kiedy odpowiedzi szukamy w sobie. Kiedy na różnych etapach zmagania się i radzenia sobie z chorobą, sami udzielamy sobie odpowiedzi. Ta odpowiedź nie musi być doskonała, ale ona nas w tym momencie satysfakcjonuje. Bo jeśli w określonym czasie chorowania w taki sposób potrafię sobie odpowiedzieć, dlaczego mnie to spotkało. Nawet jeśli za pół roku, rok, 10 lat odpowiem sobie zupełnie inaczej, to każda z tych odpowiedzi ma sens. Ale co więcej, badania Taylor pokazały, że samo zadawanie pytania poprawiało kobietom nastrój. Że warto było opatrywać refleksją to, co się działo, wracając do wspomnień, bo zauważyła taką prawidłowość. Każdy kolejny powrót do nich sprawiał, że one w lepszym świetle widziały swoje przeżycia. One już nie były takie drastyczne. To potwierdzają ochotniczki, i tu nie chciałabym wywołać do odpowiedzi, ale pani Rusia miałaby coś do powiedzenia. Ochotniczki znają ten mechanizm u siebie i kiedy się spotykają we własnym gronie, rozmawiają często o tym. One są, chodząc do szpitala, do pań, u których dopiero co rozpoznano chorobę, wracają do swoich przeżyć, ponieważ na podstawie własnych doświadczeń budują ich nadzieję. I co się okazuje? Początkowo to jest obciążające, bo one ciągle drążą temat własnego zachorowania po to, żeby pokazać, że można sobie poradzić. Ale po pewnym czasie one mają lepszy dystans do choroby własnej niż panie, które nie są ochotniczkami. Prawda, pani Lusiu? Tak jest. Tak to działa. A więc nie powstrzymujmy tych pytań. Warto powiedzieć, odpowiedz sobie, tak jak potrafisz. Co to dla ciebie? Dlaczego? Jak ty uważasz? Jak myślisz? Dlaczego ciebie to spotkało?
po to, żeby mogła sobie z innego pułapu zadać to pytanie w przyszłości i szybciej osiągać równowagę. Dalej, drugi mechanizm, ale to nie wystarcza do tego, żeby dobrze funkcjonować, mieć poczucie takiego dobrego, dalszego osadzenia w życiu. Drugim mechanizmem, który to uzupełniał, było dążenie do odzyskania kontroli nad własnym zdrowiem i życiem. Wcześniej mówiąc o konsekwencjach choroby, wspomniałam, że jest ta dezorientacja, dezorganizacja, czyli poczucie utraty kontroli nad tym, co się dzieje. Najczęściej, co jest świadectwem tego? Możecie sobie Pani sama odpowiedzieć, która z Was po zachorowaniu, kiedy już miała za sobą leczenie szpitalne i tylko zostały przed nią kontrolę, nie zastanawiała się, jak zmienić, co zmienić w swoim życiu. Wprowadziła inny sposób odżywiania. Zaczęła się ruszać. Zaczęła myśleć o tym, że warto sobie poradzić ze stresem w sposób, który ten stres rzeczywiście rozładowuje. A więc uczyła się czy to jakichś ćwiczeń relaksacyjnych, czy znajdowała sposób na to, żeby stres zmniejszyć. Dążenie do wprowadzenia zmian w życiu po zachorowaniu jest najlepszym świadectwem na to, że osoba dąży do przywrócenia sobie poczucia sprawowania kontroli. Ja znowu akcentuję poczucia, a nie kontrolowania własnego życia, bo to jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie, choćbyśmy nie wiem co zrobili i mieli duże możliwości, umiejętności, nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować swojego życia. I myślę, że to nie byłoby nawet dobre. Natomiast przywrócenie sobie poczucia, że moje życie zależy ode mnie, a więc poczucia sprawowania kontroli ma sens, bo ono łagodzi negatywne przeżycia. I ostatnie, przywracanie sobie poczucia własnej wartości, w tym dążenie do odbudowania poczucia własnej kobiecości. Taylor opisała taki mechanizm stosowany przez te kobiety, że one dokonywały samowaloryzujących porównań społecznych. Co to znaczy? Takie słowo, które trudno zapamiętać, trudno wymówić, samowaloryzujące, czyli dowartościowujące samą siebie. Jak to robiły? Porównywały swoją sytuację i swoje przeżycia z kobietami, które znalazły się w podobnej sytuacji. I te panie, które były w starszym wieku, a dokonywały samowaloryzujących porównań, to porównywały się nieświadomie do porównania, wybierały kobiety młodsze od siebie. I wtedy mogły sobie powiedzieć, młodszej kobiecie jest zdecydowanie trudniej, bo albo nie założyła rodziny, albo nie ma jeszcze dzieci. Ja już przeżyłam dużą część swojego życia, jest mi łatwiej. Dobrze, że choroba pojawiła się dopiero później w moim życiu i czuła się odrobinę lepiej. To są takie porównania, nie po polsku, po amerykańsku, ale my się ich możemy nauczyć, szukając do porównań osób, na tle których bez wpadania w pychę poczujemy się bardziej wartościowe. Panie, które były w młodszym wieku, a były zamężne, porównywały się z kobietami, które zachorowały przed założeniem rodziny i też widziały swoją sytuację w nieco lepszych barwach. A te, które nie znajdowały osobowego przykładu do porównania, bo Amerykanki nie założyły takich stowarzyszeń funkcjonujących w podobny sposób jak Polki, tworzyły w swoim umyśle taki rodzaj przeświadczenia. Inna na moim miejscu dawno by się załamała, a ja sobie radzę. Ta inna, wymyślona praktycznie, była osobą słabszą ode mnie. A skoro tak, to znaczy, że ja na jej tle to ho-ho, wiele zrobiłam. Tak na marginesie, ta sama autorka z gronem badaczy przeprowadziła badania nad tym, czy są psychiczne uwarunkowania i predyspozycje do zachorowania na raka piersi. Słyszałyście Panie coś o predyspozycjach psychicznych? Genetycznych to tak, ale to zupełnie coś innego. Otóż można stworzyć taką charakterystykę złożoną z wielu cech, właściwości, aspektów działania człowieka, które mogą predysponować do zachorowania na niektóre choroby. Nie przesądzają o zachorowaniu. Jest taki wzór zachowania typu A, który jest charakterystyczny dla osób w większym stopniu niż inne zagrożonych ryzykiem zawału serca. Amerykanie opisali wzór zachowania typu C, w którym zastanawiano się nad tym, czy właściwości psychiczne mogą być współodpowiedzialne za zachorowanie na raka. A ponieważ najczęściej, zdecydowanie częściej niż Polki, Amerykanki chorują na raka piersi, to ta grupa była dla badaczy najbardziej dostępna. I dokonali takiego opisu. I co się okazało? Ten opis to jest dokładnie to,
co my rozumiemy jako opis funkcjonowania matki Polki. Kobieta dzielna, zaradna, świetnie zorganizowana, gospodarna, troszcząca się o swoją rodzinę, odczytująca potrzeby swoich bliskich, zanim oni je wyrażą, zaspokajająca te potrzeby, nawet gdy oni tego nie chcą, najdoskonalsza w prowadzeniu domu i we wszystkim, tylko nie troszcząca się o własne uczucia. A więc żyjąca w takim głodzie emocjonalnym. Amerykanie nie znają terminu matka Polka. Jedynie ten opis dla nas jest takim dość jednoznacznym skojarzeniem. A więc wracając, proszę Państwa, to o czym mówiłam wcześniej, ma swoje uzasadnione badawczo podstawy w postaci opisanych, zdiagnozowanych, uzupełniających się mechanizmów psychologicznych, które sprawiają, że bez fachowej pomocy kobieta rozpoczynająca swoją drogę do zdrowienia we wszystkich jego aspektach ma szansę na to, żeby osiągnąć powodzenie i rzeczywiście żyć dalej z poczuciem dobrej jakości życia i w sposób satysfakcjonujący. A więc trochę takich krótkich wskazówek na koniec, co możemy zastosować, żeby jakość życia była lepsza i żeby nasza codzienność, nawet wtedy, gdy wracają myśli o chorobie, czy jest w perspektywie kolejna kontrola u lekarza, żeby to życie upływało z większej radości. Po pierwsze aktywność. Aktywność każdego rodzaju. Aktywność fizyczna, umysłowa, społeczna. Każdego rodzaju aktywność jest lepsza niż brak aktywności. I w zmaganiu się z chorobą na wszystkich etapach aktywność się sprawdza. Dalej, drugim takim zaleceniem, które można i warto poważnie potraktować, jest poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych. Tu nie chodzi o to, żeby nie chodzi o funkcjonowanie nieodpowiedzialne, o to, co w takim języku potocznym rozumiemy. Tu chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że w życiu mamy wybór. Nawet gdy ten wybór jest trudny i nawet gdy dokonujemy tego w sposób nieświadomy, to dokonujemy wyboru. Nie musimy się czuć osobą bezwolną, ofiarą czegoś, co się stało. Przyszła do mnie choroba, lekarz zdecydował, że tak będzie, a ja jestem tam w ogóle podmiotem? Czy wokół mnie to się dzieje? Czy ze mną to się dzieje? Czy to ja podejmuję decyzję, będę walczyć, będę zdrowieć, będę współpracować, skoro mi coś proponują i tak dalej. Unika się w ten sposób takiego poczucia bycia ofiarą, osobą przegraną, bezwolną, niezdolną do niczego. Dobra, to budowanie, powiedziałam o tym dokonywaniu wyboru, więc możemy sobie spokojnie iść dalej. Angażowanie się w sprawy innych ludzi. Nie zachęcam do ciekawstwa, ponieważ to zainteresowanie nie ma służyć tylko temu, żeby lepiej wiedzieć, więcej wiedzieć o innych, ale zainteresowanie innymi ludźmi jako wyraz empatii, zdolności do przekraczania własnych granic i wczuwania się w potrzeby, stany innego, drugiego człowieka. Tego rodzaju angażowanie się z całą pewnością skutkuje zdecydowanie lepszym własnym samopoczuciem, więc choćby ze względów egoistycznych warto to robić. Takie trochę skromności wśród tych różnych dążeń, bo wiele możemy, dokonując szkoły i tak dalej, ale wiemy też, że mamy swoje wynikające z kondycji ludzkiej ograniczenia, a to oznacza, że warto sobie je uświadomić i żyć w zgodzie z nimi, czyli mieć świadomość, że są takie zdarzenia, wobec których jesteśmy bezradni i nie mamy na nie wpływu. Ale to nie znaczy, że musimy być bezwolni, bo dalej, gdy one się dzieją, to i tak jesteśmy zdolni do dokonywania wyborów. Szukanie dobrych stron w zdarzeniach trudnych, również w chorobie. Jakby zobaczenie również tego, co zdarzyło się pozytywnego w związku z tym, czy z tego powodu, że panie zachorowałyście, jak choćby to, że dzisiaj się spotykacie, że dzisiaj świętujecie, że we Wronkach 15 lat, a gdzie indziej 10, 5 i będą następne. Rozwijanie poczucia humoru. W trudnych sytuacjach dobrze jest nie rozmawiać o poczuciu humoru, bo wtedy tracimy, nasze myślenie się ukonkretnia. Ale gdy jesteśmy w lepszej kondycji, to naprawdę warto zadbać o to, żeby z perspektywy
humorystyczne i zobaczyć przede wszystkim samą siebie. Poczucie humoru pozwala człowiekowi rzadziej czuć się zranionym, rzadziej przeżywać niemiłe chwile, dlatego że posiada dystans. Posiada dystans do siebie, do własnej śmieszności, do własnych słabostek i tak dalej. Wspomaga to również pozytywne myślenie. Zaplanowanie czasu na odpoczynek, rozrywki, przyjemności to nie jest zabieranie czasu sobie czy rodzinie. Psychice ludzkiej, tak jak obowiązki, jak praca, jak rozwijanie zainteresowań i zaangażowanie w nie, potrzebny jest odpoczynek, wyciszenie, przyjemności, marzenia, rozrywki i zaplanowany na to czas. A że dobro się opłaca, to i życzliwość do siebie i innych sprawia, że czujemy się lepiej. Nie, że czujemy się lepsi, ale czujemy się lepiej, jest nam radośniej, jest nam lżej, łatwiej pokonujemy trudności. To wszystko właśnie mieści się w tym pozytywnym nastawieniu, w pozytywnym jakby myśleniu, które pozwala nam radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Bo proszę Państwa, tak naprawdę wiemy, że wydłuża się czas życia, ponieważ są coraz doskonalsze metody wczesnego diagnozowania raka piersi i coraz lepiej się go leczy, coraz więcej lekarzy o tym wiedzą. Ale ostatecznie o tym, czy rak piersi zrujnuje resztę tego coraz dłuższego okresu życia, czy też będzie trudnym, ale przystankiem, powodem do refleksji, powodem do zatrzymania się, tak naprawdę decyduje każda z Was. Przy tej okazji życzę Wam, żebyście decydowały zawsze na plus. A do każdej z Was chciałabym bardzo osobiście dzisiaj powiedzieć, nie komplikuj sobie życia. Ciesz się nim. Dziękuję bardzo. Ogromnie dziękuję za ten przepiękny wykład. Wydaje mi się, że był dla nas bardzo korzystny, że każda z nas coś z niego wynosi, albo coś sobie uświadomiła, albo też coś jeszcze zastosuje w życiu. I myślę, że no, dał nam bardzo dużo. Mówię o sobie, myśląc o nas wszystkich. Zgadzamy się teraz. I ogromnie.